Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym przedstawić Państwu firmę Vera. Jest to producent niemiecki. Firma, która specjalizuje się tak naprawdę w kluczach, w nasadkach wszelkiego rodzaju, w bitach, imbusach, jak również we wkrętakach. Natomiast dzisiaj chciałbym omówić w tym pierwszym ujęciu wkrętaki, jeżeli chodzi o rodzaj izolacji. I tutaj, zaczynając od wersji izolowanej, mamy dwie linie. Jest linia, która wygląda w ten sposób, dosłownie, to jest pierwsza linia. Ona jest celowo nieznacznie tańsza. I druga, która wygląda w ten sposób. Jedna i druga linia dedykowana jest, jak Państwo widzicie, chociażby kolor. Mówi też o tym dla osób, które pracują na przykład pod napięciem. One obydwie mają atest, z czego w tych dwóch liniach, proszę tylko pamiętać o tym, że już nie mówię o tej, w tej linii mamy też narzędzia, które mają jakby taką samą rękojeść, natomiast jest możliwość wymiany kling. Te klingi też mają atest. To jest bardzo ważne, ponieważ czasami to może nie, jest mało widoczne w katalogu, ale proszę na to zwrócić uwagę, bo możemy sobie wtedy wybrać zestaw i samemu nawet dopasować te klingi, które dla nas są istotne do danego frontu robót. Także to jest taka rzecz. Druga sytuacja jest taka, że tak jak powiedziałem na początku, że Vera produkuje też wszelkiego rodzaju nasadki, klucze i tak dalej, to też w przypadku wersji izolowanej posiadamy czy nasadki, ja pokazuję oczywiście w wersji jakiejś tam, trzynastki, bardzo popularnej, i klucza grzechotkowego, które też oczywiście jedno i drugie ma atest, można sobie wybrać w kompletach, pojedynczo, w zależności od tego, jak kto potrzebuje. Czyli jakby linia do tak zwana VDE, jak mówię potocznie. Następna sprawa to są izolacje dwukomponentowe, antypoślizgowe, wyglądające, pierwsza wygląda w ten sposób, druga wygląda w ten sposób. Żebyście Państwo pamiętali, że tak jak mówię, możemy sobie wybrać. Zależy się od tego, komu co bardziej pasuje. I następną izolacją to mamy izolacje, które wyglądają w ten sposób. I one dedykowane są tak naprawdę narzędziom wkrętakowym przy pracach przy tak zwanej stali nierdzewnej. Wtedy klinga jest też z innego materiału i to dedykowane jest właśnie takim frontom robót. Następną izolacją, z którą się możecie Państwo spotkać w katalogu, to są izolacje na wkrętakach, które są dedykowane tak zwanemu pobijaniu. Czyli one mają ten kolor, natomiast tutaj na tej części dosłownie mamy możliwość taką, że możemy na przykład młotkiem uderzać w jakiś tam element, żeby go zwolnić. Taki kolor. I bardzo często klienci mylą, bo proszę zobaczyć, ja pokazuję tutaj mikrowkrętak, ich jest oczywiście wiele, są w różnych izolacjach. Te wkrętaki mikro występują też i w takich izolacjach, tylko oczywiście z taką małą rękojeścią. Natomiast jak Państwo widzicie, one mają podobne izolacje, natomiast ta izolacja, tak jak powiedziałem wcześniej, jest do pobijania i one są w takich dużych wielkościach, natomiast ta izolacja jest izolacją, że tak powiem, dedykowaną zupełnie innemu frontu robić. Tutaj nie pobijamy. To jest izolacja tak zwana ESD, czyli ona ściąga ładunki. Oczywiście sam wkrętak nie wystarczy, do tego jest cała otoczka, maty, nie maty, różne wpięcia, takie, siakie, owakie. Jest tego wiele. Natomiast żeby nie mylić, że mamy jakby podobny kolor, bo jest, że tymi też możemy pobijać. Nie, to są dedykowane izolacje dla innego frontu robót. Także zapraszam. Chciałem tym pokazać Państwu, że możemy naprawdę wybrać sobie różne izolacje w zależności od tego, co potrzebujemy. Dziękuję.